Witamy się z wami w drugim dniu Vlogmasa i wita oczywiście w pierwszym ujęciu Lukasek. Jest godzina 8:30 rano oczywiście, ja wciąż mam wolne, także tak wcześniej nagrywam, jeszcze jutro mam wolne, także zaczynam co najwcześniej. Wczoraj miałam niesamowite problemy z internetem i my tutaj Lukaska przygotowały w sweterek świąteczny, którego kupiłam mu w zeszłym roku, w grudniu. I idealnie na niego pasuje, dlatego że wyliczyłam sobie, ile Lukasek będzie miał wtedy miesięcy. Dominika w zeszłym roku nagrywała vlogmasy i z tym panem była właśnie w ciąży i byłeś w brzuszku w zeszłym roku na vlogmasach. Tak, w szóstym miesiącu, 26 tydzień, to był czwarty, coś takiego. Musiałabym się cofnąć do 24 vlogmasa, bo tam właśnie mówisz, w którym jesteś tygodniu. Także sweterek, który kupiłam, pasuje na niego po prostu idealnie. O, dawaj mi smoka. Co, smoka? Się cieszy na smoka. Ja! Ja, a pokaż ząbeczki, jakie... O, proszę! Koncert dajemy. I spokój nastał. Tak, i przed chwilą do nas zapukał listonosz Dominika i powiedz, co ci przyniósł? Co ty zamówiłaś? Z eBaya, tak? Czy... Z eBaya, bazuka do sushi. Bazuka do sushi i to jest coś takiego, że co? Co się kręci? Wytłumacz mi, bo ja pierwszy raz widzę takie urządzenie. To jest na przykład, bo wy nie lubicie tego sushi z liściem, tak? No to... To znaczy ja nie lubię, bo... Znaczy jeden kawałek sushi z liściem zjem, ale tylko jeden, bo mnie mdli, dlatego ja wolę bez tych zielonych alg. No i właśnie to jest dobre, no bo tutaj sobie dasz ryż i... Do środka dasz co chcesz, zamykasz i później... Pokaż to. Zamykasz, tak? Czekaj, mam jedną rękę. No. No i co? No i na ten wysuwasz. Aha, i to naciskasz i to się wysuwa. A patrz, tu jest instrukcja. Coś tutaj... Obrazki jakieś są. Tak, możesz na liście, ale nie musisz i po prostu jak ci będzie ten z ryżem, tniesz tak. Aha, a bo to fajne. I jeszcze bryloczek pokaż, bo fajny bryloczek. Do kluczy. Też na eBayu? Tak. Ale otwórz, wyciąg z tego telefonu. To jest herbatka. Z tapioką. I z lodem. A z czarną tapioką? Tak. Bardzo ładne, fajne, tylko że ciekawe, czy to się będzie wylewało, bo myśmy raz kiedyś mieli taki otwieracz, no nie, Dominika? Tak, pamiętasz? Ale raz pod naciskiem, tak? Ale popatrzcie, jakie to jest słodkie. No fajne, ładne. I tak, już niecierpliwie przechodzimy do drugich okienek naszych adwentowych kalendarzy i zobaczymy, co one nam dzisiaj przyniosą. Także Dominika sięga już szybko po serowy. Ser pierwsze idzie na pierwszy plan. Ciekawa jestem, czy będą jakieś pleśniowe. Nie, ale to ja zjem cały. I Gumiś, bo Gumiś też lubi. Dobra, otwieraj drugie okienko. Ja Dominikę w poglądzie obserwuję. W tym samym kształcie, ten wczorajszy. To jest bardziej taki już twardszy. I tak, będziemy dzisiaj próbowały Red Leicester, tak? Tak, Leicester. Chyba tak się poczyta, nie wiem, nie jestem pewna. Mam nadzieję, że dobrze widać. I to jest taki serek, który jest podobny do cheddaru. Taki pomarańczowy, mocno taki intensywny. Twardy w dotyku, w sensie, że nie jest, tamten był miękki wczoraj. Większy? Tak. Ale jak się, albo on może jest z lodówki, ale... Ale on był z lodówki. Tak? Aha. No to dobra, jest taki twardy, zobaczymy jak będzie smakował. Okej, okay, idziemy do... Na końcu. A jeszcze żarcik. A żarcik? No to przeczytaj. Jak nazywa się ser, który do ciebie nie należy? Do mnie każdy ser należy. Nacho cheese. Not your cheese. Nie twój ser. A fajne te żarciki, no nie? No, niektóre, powiem ci, że póki co to jeszcze... Ale dopóki żeśmy zajarzyły, o co w tym chodzi. Nie, ja od razu nacho cheese, nacho. Jako nacho no teraz ser... zajarzyłaś, ale wczoraj żeśmy miały z tym problem. Tak, wczorajszy żart, bo już był trochę camembert. Ale... Ten żart mi się bardzo podoba. No, fajny. Te zrozumiałam dobrze, zobaczymy jak z kolejnymi. Okej, okay, podaj mi Dominiko kalendarz z hajem. I gdzie mamy dwójeczka? Dwójeczka, dwójeczka jest tutaj, na samym dole. Tu, na pewno? Zobacz, bo ja może się znowu pomylę. O, i mamy tutaj cień. Cień do oczu?
no. Cień do oczu i to taki złoty, złoty. Bardzo złoty. Bardzo złoty. Świąteczny. Kolor świąteczny. Mhm. No, dość taki złoty, ale no nie jest jakiś taki intensywny. Mhm. Ale do makijażu na pewno gdzieś, nie wiem, czy się coś to będzie widać, jak się będzie świeciło. Ja wam coś muszę powiedzieć o tej pomadce z H&M wczorajszej. Ja tyle razy myłam ręce, a ja jeszcze mam tu poświatę czerwonego. Zobacz. A ja też mam po tej z Nyxa. No, spójrz. No, ja tyle razy myłam i mówię, no popatrz. Trzymaj się. Ja rano wstałam. Czyli tutaj jest mocno intensywna. Na kamerze widać, jak pokazuję shadow i od razu obok widać wczorajszy. Tak, ale wiesz co, ja nie wiem. Właśnie nie. Wykręcę sobie rękę z ślep. Schowaj twarz. O, coś takiego widać. Jeszcze ten cień pokażemy bardziej do kamerki. A nie będziemy się tutaj siłować, bo wszystko wam... idę z tym cieniem, jak ucieka mi ta ostrość, no nie? Po całym ekranie. Okej, nie będę tutaj się biła z tą ostrością, która ucieka non-stop. Ja wam po prostu wszystkie produkty później razem pokażę, będzie fajnie widać. Ale powiem wam, że podoba mi się ten cień. Gdzieś tam do makijażu, do kącika oczu zawsze się gdzieś nada. Fajny jest i nie jest jakiś taki intensywny. Nie, delikatny. Jako rozświetlacz nie, ale jako cień gdzieś rozświetlający mówię, świąteczny, kąciki. Dodać właśnie jakieś detale, na przykład jak się lubi robić tam takie małe. Jestem ciekawa, czy Angelika, która wygrała u mnie na rozdaniu kalendarz, co ona powie na ten cień? A czy jej się podoba? Ma ten sam, bo to może mieć każdy. A nie, chyba ten sam ma, ten ale sam. Ale niektóre kalendarze właśnie robią. Dobrze, i teraz czas na butce, Dominika. Butz. Kolej masz. I dwójeczkę teraz. A ja mam pinsetę, poczytaj. Zostawiłyśmy sobie z wczorajszego, także będzie lepiej. Naprawdę ciężko jest tutaj otworzyć. Ten kalendarz ja oglądałam, jak kobieta otwierała i to samo mówiła. One się targają. Targa się. Wykonanie no nie jest jakieś rewelacyjne. Okej. Mamy to. I coś już widzę. Widzisz to są pewnie do brudy albo do rzęsca. Cholera mnie weźmie. No. Mamy to. Co my tu mamy? A nie, to jest, żel. To jest przeźroczysty żel do brwi. Do brwi? Pokaż. Do brwi, pewnie żeby ułożyć, żeby się nie... Tak. Powiem wam, że no nie jestem wybitnie zadowolona z tego produktu, żebym powiedziała wow, 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 ale produkt okej, moim zdaniem. Okej, idziemy do tego dalej. Na początek. Idziemy dalej, czyli kalendarz twój z Nyxa. Zgubiłam okienko. Czekaj, ten spada. I szukaj dwójeczki. Dobra, jest. Jest dwójeczka tutaj na... Co to jest? Nie wiem. Tak samo widzę jak ty, czyli nie widzę. Widzimy. No tutaj jest miejsce na palca, tylko że spojrzę jeszcze. Pigment kremowy. Pigment. Do oczu. Glitter czy pigment? Pigment. Pigment. Pisze pigment. To fajnie. Otwieram. Ty lubisz takie rzeczy. Już otwieram. Jeszcze nie testowałam takich rzeczy, ale zawsze chciałam. Tak, zawsze chciałam. Bo ja już sobie kupiłam coś, ale teraz nie użyłam. No i tutaj mamy pigment do oczu. 2,5 grama uważam, że no bardzo przyzwoita wielkość, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy. Jeszcze nie skręcę. On jest zamknięty. O. O, tutaj trzaśniemy sobie. Boję się. Ojejku, jakiś fajny. Ja się boję, bo to jest. Popatrzcie się. Ale faktycznie bardzo malutka ilość. I popatrz, Dominika, jak się odbija. Bardzo ładny. O, a się świeci. Ładny, mi się podoba. Bardzo fajny. Ty do Smoky Eyes bardzo idealny. I czuć taki właśnie kremowość właśnie w tym produkcie, że nie jest taki to taki całkowicie suchy. I okej, ja już się odchylam do kalendarza
z Look Fantastic i szukam dwójki. Ja też już widzę. Tak, jeszcze wszystko porozwalamy. Okej. Okay. A wyciągniesz cały, to możesz. Dobra, masz wyciąg kartkę, a ja odpakuję mój prezent. Perfect Hair Day. To jest do stylizacji włosów. Tak, 5 w jednym, do stylizacji, to jest... Pisze 5 w 4. Co to oznacza? 5. 5 w jednym. 5 and 4. A widzisz, a ja mam 5 w jednym, popatrzcie. Mhm. Oni się chyba na tej karteczce pomylili. No dziwne. Mhm. Ciekawe. No to teraz otwórz to i powiedz. Wzmacniam. Mhm. Błysk dodaję. A to jest taka łodyżyczka chyba, co? Treatment, tam jest treat, czyli zabieg. Bardzo ładnie pachnie, popatrz. Pięć rzeczy robi na opie, no. Bardzo ładnie pachnie. I jeszcze powiemy markę. Living Proof. Tak. Tak. Taki żelik. Także ja jestem bardzo zadowolona z produktu, dlatego że ja widziałam już tą markę i chyba nawet nie wiem, czy nie u nas w Irlandii. Ja nie. Jeżeli mi się sprawdzi, to jest sobie pełnowymiarowy produkt, a tego produktu jest 30, także też uważam, że fajna wielkość, to jest taka travel size, nie miniaturka, bo kiedyś pamiętam, że były dziewczyny, miały kalendarze drogie, a miały naprawdę takie próbeczki. I tak się nasze rzeczy prezentują, tu jest Look Fantastic, H&M, ten złoty cień, żel przeźroczysty, żeby sobie ułożyć rozwichrzone brwi i pigment z NYXa, a Dominika tutaj pokroiła już serek, którego zaraz będziemy kosztować. I okej, próbujemy naszego serka. Zawsze podobały mi się właśnie pomarańczowe sery, zawsze lubiłam... Oj, jestem daleko od tego. Dobry. Za gęsty. Według mnie. No jest bardziej gęstszy niż ten wczorajszy. Mhm. Jest... mały kawałek wypełnia ciebie. Mhm. Jest bardziej słodszy, bo ten wczoraj był taki lekko ostrzejszy. Ale bardziej śmietankowy. Ten jest bardziej taki cheddarowy. Taki cheddarowy. Taki typowy cheddar właśnie. I w kolorze, i w smaku podobny. Tak, dobry. Nie... Mhm. Mimo to jest dobry. Ale te sery są fajne na przykład, żeby gdzieś deskę serową zrobić. Tak. Do deski serowej i na przykład skomponować kilka rodzajów sera na paterze. Ja bardzo lubię deski serowe i gdziekolwiek jak widzę deskę serową, to zamawiam. U nas dzisiaj jeszcze tak nie bardzo świątecznie, dlatego że mamy dzisiaj z Dominiką kilka spraw do załatwienia. Także nagrywamy i szybko montuję tego vloga, bo się obawiam, że znowu będę miała problemy z internetem, tak jak we wczorajszym dniu. I zanim się pożegnamy, chcieliśmy jeszcze pokazać kilka rzeczy tutaj. Z jakiego to jest państwa? Z Tajlandii. Z Tajlandii, a dostałaś je od swojej przyszłej teściowej, tak? Tak. Teściowej. O, pomyliłam się. Na teściowej się pomyliłam. Cukierki też mamy. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że dzisiaj tak szybko, szybko, ale jutro na pewno się z Dominiką wybieramy już na jakieś świąteczne zakupy, na jakieś, po jakieś gadżeciki i będę testowała nowy sprzęt do nagrywania. Także zobaczę, jak to właśnie wyjdzie na nowym sprzęcie, który nie nagrywa w HD, nie nagrywa w Super HD, tylko podobno nagrywa w Ultra HD. Także jestem ciekawa tego Ultra HD, jak wyjdzie na YouTubie, a tymczasem Dominika pokaże nam właśnie, co za kosmetyki. To są wszystkie kosmetyki? Maseczki. To maseczki. O, maseczki z Tajlandii. Poczekaj, Dominika. Nie wiem, czy to jest... Tutaj mamy te same maseczki z tej samej firmy, ale nie jestem pewna, czy one są w płatach, czy w nie wiem, wydaje mi się... Mogą być w płatach, ale nie czuję za bardzo rogów żadnych. Jest tutaj. Jest? Mhm. No to w płatach tak, mamy je. To są na pewno w płatach. Mhm. Jedna jest z kwasem hialuronowym, tak. I z koenzymem Q10. Tak. Tutaj mamy jeszcze wulkaniczną. Wulkaniczna. Jeju. Jeju. Jeju, ale ta jeju coś mi mówi. Ja nie wiem, czy nie ma u nas w Polsce jakiejś tam marki. A może to są tajlandzkie maseczki sprowadzane z Korei? Pisze tam, jak to pisze? Wyprodukowana Korea. W Korea. No to tak. Mówię ci, że to są... One są w Tajlandii kupione, ale to są koreańskie. No masz tak. Jeszcze jedną? To jest wulkaniczna z węgiel, tak? Mhm. A tutaj jest anielska woda firma. Gold Silk Mask, to jest złota maska. Mhm. A też płacie?
płacie. W płacie czujesz płat. Dobra. Tak, pokaż jeszcze takie mydełko. Mydełko masz fajne. Mydełko bardzo pięknie pachnie. Bardzo w ogóle ładnie wygląda przede wszystkim. No tak, mango. Mango jest pokrojone jak mango. Mhm. I powiedzcie mi, czy nie szkoda takiego mydełka rozpakować szkoda. I używać? No nie? Szkoda, bardzo ładne. Ale jak pachnie, daj. Pięknie. No, pachnie. Pachnie takim mango. Tak, mango. Mhm, bardzo ładnie pachnie, aż ja tutaj poczułam już wcześniej. Cukiereczki tutaj mamy jeszcze. Jakieś cukiereczki mamy, pokaż tutaj, wysyp je tutaj. One są z tego owoca, ja nie wiem po prostu. To z liczy? Nie. Nie liczy. Może jakaś odmiana liczy, bo to jest zielone bardziej. Aha. One są takie właśnie śmieszne, ja je próbowałam. One wyglądają tak, mleczne są, ale one są... Miękkie? Jak gryziesz, to one są takie... Aha, jak krówka. Jak żelka w środku. A, jak żelka. No. Twarda żelka. Aha, to takie żelkowate, no nie? Tak, ale żuje się to trochę. A co tam masz na końcu? A to dla Lukaski kupiła na... na gorączkę do 8 godzin pomaga. A to też tajanienie chyba. Farmaceucie chyba, tak. Tak? No, w aptece. Tak? Ale ja bym się bała udawać tego. Ale apteka. No to co? Ja bym nie dała. Ale to jest, nie, bo to jest jakiś, tutaj się plaster daje. Tak. A, to się nie łyka, dobra. To jest delikatne dla skóry dziecka. Pomaga podobno od razu. Czyli to jest nic takiego, żeby zażywać, plasterek. Tylko po prostu plasterek na czoło. A to tak, a to spoko. No i to z apteki tutaj pisze. Apteka ten. W Tajlandii. Okej, my się z Dominiką teraz rzucamy w wir sprzątania, w wir gotowania, ja jeszcze montowania, także kończymy dzisiaj vlogmasa i do zobaczenia jutro, także buziaki, na razie, pa pa!